To był mój pierwszy rok w wolontariacie. Jak wyglądał? Zaczęło się od rekrutacji, a potem było wdrożenie w rolę. Pierwsze zetknięcie się z ideą i wspaniałymi ludźmi, z którymi mam kontakt do dziś. We wrześniu ja i inni wolontariusze Akademii zaczęliśmy spotkania z dziećmi, a w paczce wolontariusze zaczęli się spotykać z rodzinami. To były niesamowite chwile pełne wzruszeń, czasami smutku, ale i ogromnej dobroci. W międzyczasie świętowaliśmy i oficjalnie rozpoczęliśmy nowe edycje programów na studniówkach i inauguracjach. Integrowaliśmy się w naszych rejonach i kolegiach oraz zespołach regionalnych i wojewódzkich. W listopadzie otworzyliśmy bazę rodzin i dzieci. Od tego momentu każdy z nas telefon i maila sprawdzał dużo częściej, niecierpliwie oczekując informacji, że znalazł się darczyńca. A w grudniu? Ach, co to był za weekend cudów! Miliony wzruszeń, tysiące uśmiechów obdarowanych rodzin oraz wspomnień na całe życie. Tego się nie da opisać słowami. Odbyła się też niezwykła gala ogólnopolska i nasze gale wojewódzkie. W dalszym ciągu pracowaliśmy z rodzinami i dziećmi, wypatrując nieśmiało kolejnych małych sukcesów, zmian, kroków ku samodzielności. Urządziliśmy fotele prezesów i gale sukcesów. Nasi podopieczni naprawdę poczuli się ważni. Spotykaliśmy się na zjazdach paczki i akademii. Był to czas pełen inspiracji, motywacji i integracji. Nie zawsze było łatwo. Ale piękne było to, że w trudniejszych momentach potrafiliśmy się zjednoczyć i działać razem, jako jedna wielka ponad 10-tysięczna drużyna wolontariuszy. No bo jednak jesteśmy różni. Różnimy się wiekiem, charakterem, doświadczeniem czy poglądami, ale jest coś, co nas bardzo łączy. Wszyscy razem chcemy mądrze pomagać. Zmieniamy na lepsze historie dzieci i rodzin. Działamy w całej Polsce w ponad 600 rejonach i 200 kolegów. Razem potrafimy dokonać niesamowitych rzeczy. Łączymy Polaków, odpowiadając dobrem. To my jesteśmy paczką i akademią. Po tym roku wiem już, że co by się nie działo, to razem najlepiej.